Siema, z tej strony Amek. Dzisiaj będzie poradnik, jak dryblować w Rocket League. Ale Amek, ja potrafię zrobić flip leseta, masti flika, więc mnie nawet nie wkulwiaj tutaj i mi nie mów, że mi jakiś dribbling będzie potrzebny dla jakichś nobów. Dobra koleś, jest to jedna z łatwiejszych i ważniejszych mechanik w grze, więc luzuj majty ziomek i zapraszam do oglądania. Dobra, no to w skrócie, co to jest dribbling z piłką? Jest to umiejętność kontrolowania piłki na dachu, samochodu lub obok autka. Wytłumaczę także, gdzie najszybciej się nauczysz dryblować oraz pokażę ci kilka kroków, dzięki którym będzie ci łatwiej utrzymać piłkę na autku. Ale po co mi dribbling z piłką? Dzięki nauce dribblingu będzie ci łatwiej pokonać obronę przeciwników oraz dać ci to początek do nauki podstawowych flików. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu ci przekazałem, o co chodzi z dribblingiem, więc co? Nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Jeśli chodzi o samochód, preferuję ustawić Fenka, który jest bardzo kwadratowy i no po prostu łatwiej będzie na nim utrzymać piłkę, bo są na nim bardzo dobrze odwzorowane hitboxy. Pierwszym krokiem będzie podbicie piłki. Aby dobrze podbić piłkę, musicie uderzyć piłkę od boku, kornerem samochodu i lekko przybustować. Następnym sposobem jest po prostu lekkie podjechanie do piłeczki, kiedy ona się do was toczy. I wtedy ona się fajnie na dach wstoczy. To wam tylko jeszcze zostaje przyjęcie od góry. Jeśli chodzi o przyjmowanie piłki, przyjmujcie ją samym środkiem samochodu. Nie przyjmujcie jej całym przodem samochodu, bo ona wam po prostu ucieknie. A jeśli będziecie przyjmować tyłem, to ona też wam ucieknie. A jeśli chodzi o przyjmowanie niskich piłek, najlepiej jest przyjąć przodem. Ważna sprawa jest taka, żebyście dryblowali piłkę na ball come off. A dlaczego? A dlatego, że jeżeli będziecie jechać, to kamera wam będzie robić jakieś piruety 360, no i będziecie się tylko wylewać. Dlatego używajcie ball come off. Będzie wam wtedy po prostu łatwiej wyczuć piłeczkę. No dobra, Amek, ale jak dryblować? Bo jeszcze nic o tym nie powiedziałeś na nawet. Spokojnie, luzuj majty, już wam pokazuję. Żeby dobrze dryblować piłkę, musisz ją mieć na środku dachu. Pamiętaj o kamerze ball come off. To jest najważniejsze. Jeżeli chcecie skręcić z piłką, musicie trochę ją sobie przerzucić na tą stronę, w którą będziecie chcieli skręcić. Jedną też z ważniejszych rzeczy, musicie pamiętać o tym, że jeżeli piłka wam ucieka do boku, sama się po prostu będzie zsuwać. Chodzi o krawędzie hitboxa. Tam jest taki hitbox, który się po prostu jest lekko zakrąglony i patrzcie sobie, sami widzicie. Piłka się sama zsuwa. Dlatego musicie wziąć to pod uwagę i mieć na samym środku samochodu piłkę. Więc jak będziecie chcieli skręcić, musicie po prostu wziąć na tą daną stronę i zacząć skręcać razem z piłeczką. Pamiętajcie, żeby balansować razem z tą piłką, jak macie na dachu. Jak wam ucieka w prawo, to skręćcie lekko w prawo. A jak wam ucieka w lewo, to skręćcie lekko w lewo. Ważną sprawą jest to, jak wam piłka po prostu za szybko ucieka, to ją lekko przyspieszcie i zacznijcie hamować. Jeśli jesteście za szybko, a piłka jest za wolna, to lekko zwolnijcie. Nie hamujcie z całej siły. Ta piłeczka was nie pokocha i powie, że o nią w ogóle nie dbacie i se spierdzieli. No i tak właśnie wygląda, szmaciura z rogowa ciała co właśnie leci w pokrzywy, bo tak o nią zadbaliście. Dlatego lekko, powoli sobie hamujcie i jedźcie do przodu. Można porównać do niezapiętych pasów w samochodzie. Jeśli za mocno zahamujesz, no to wylecisz przez szybę. Jeśli lekko zahamujesz, no to za bardzo ci się nic nie stanie. Więc jeśli będzie jechać z women, no to wiadomo co się stanie. Wyląduje za szybą. Rip. No i to jest tyle, jeśli chodzi o mechanikę Rocket League. Ale to jeszcze nie jest koniec. Jeśli jesteś epikowcem albo steamowcem, możecie otworzyć sobie mapki z workshopu i wchodzić w plugins i mapy workshop i tego. Open plugin i macie. Tylko że to trochę inaczej wygląda na Epiku, a trochę inaczej na Steamie, bo na Steamie macie w zakładce training bodajże obok napisane free play, znaczy mapy z warsztatu, a tutaj musicie sobie pobrać plugin, na którego jeżeli chcecie sobie pobrać, zapraszam, w komentarzach będzie link do filmu, jak ogarnąć taki plugin, żeby można było grać mapki z warsztatu. Moim zdaniem najlepszą mapą do trenowania dribble dla początkujących jest dribble 2 overhaul. No dobra Amek, ale ja jestem PS-owcem, to co mam zrobić? Jak tam nie ma workshopa, czyli z Xboxa, wchodzicie na tryb swobodny, czyli trening inaczej, i bierzecie te najbardziej upośledzone mapy. Dlaczego? Ponieważ na nich są różne przeszkody, na których możecie po prostu ćwiczyć. Na przykład na mapie z filarami macie filary
pomiędzy którymi możecie się poruszać razem z piłką. Możecie wziąć ją na głowę i poruszać się w taką ósemkę. A jeśli znudzi wam się jeżdżenie w kółko, to możecie też wejść na mapę Kosmos, na której są różne podwyższenia, dzięki którym możecie po prostu kontrolować piłkę zjeżdżając. Możecie zeskakiwać z góry i jeszcze raz na nią wjeżdżać. Tak, wiecie, no lepszego sposobu nie ma, żeby się na PlayStation czy na Xboxie uczyć driblowania, ale zawsze coś. Zawsze jakaś porada czy pomoc w driblowaniu jest, więc polecam po prostu bić na te mapy i się nie przejmować tym, że nie macie bucket moda. Też jakoś sobie musiałem radzić, jak grałem na Xboxie. Pozdro. Mam nadzieję, że ten poradnik wam się spodobał. Mam nadzieję, że był o wiele lepszy od ostatniego, bo trochę więcej nad nim czasu spędziłem. Plus do tego sorry za to, jak był czasami coś nie do końca było słychać, ponieważ robię to w takim momencie, kiedy jestem chory. Bo przez 2 dni to robiłem, a na drugi dzień zachorowałem, więc no, taka lipka. Ale co? Jakoś się trzymam. Do zobaczenia, mordy. I na